Kilka tysięcy posiłków do przygotowania i kilkaset par rąk do pracy. To najkrótszy przepis na święta przy wspólnym stole. Ruszyły przygotowania do wielkiego metropolitalnego śniadania wielkanocnego. Po raz kolejny w hali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się osoby samotne i potrzebujące, by przy wspólnym świątecznym stole zjeść tradycyjne wielkanocne śniadanie. Jak za chwilę Państwo się przekonacie w materiale Fatimy Orlińskiej, bistro w Ministerstwie do Spraw Samotności zmieniło się już w jedną wielką kuchnię. Wolne miejsce, jak każdego roku przy największym śniadaniu wielkanocnym w Polsce, znajdzie się dla każdego. Przygotowania wchodzą w ostatnią prostą, a chętnych, zaangażowanych w pomoc nie brakuje. Tak, pierwszy raz. No niestety płacąco jest, ale fajnie. Tak spokojnie, domowo. Można powiedzieć, my tu z jednej szkoły, z 4. Liceum Ogólnokształcącego jesteśmy. No i w formie wolontariatu i sobie kroimy po prostu w fajnym kronie. To wiedziałem, że mogę pomóc potrzebującym, no i postanowiłem przyjść tutaj i pomóc po prostu. Nie pierwszy. Nasza firma Cadence uczestniczy w takich akcjach dwa razy do roku, podczas Wielkanocy i podczas Wigilii. Już, żeby nie skłamać, 5., 6. rok. No chęć pomocy, super spędzony czas, naprawdę fajna atmosfera. Przygotowanie wielkanocnych przysmaków możliwe jest jak co roku dzięki zaangażowaniu również darczyńców. Produkty niezbędne do powstania potraw dostarczali już na kilka tygodni przed przygotowaniami, a ich ilości każdego roku biją rekordy. Tak jak zawsze, w setkach albo już bliżej tony, czyli mamy około tony ziemniaków, 500 kilo marchewki, 200 kilo selera, pietruszki, kiełbasy białej też około 500 kilo, więc jest tego dużo. Będzie sałatka oczywiście, będzie żurek tradycyjny. Tradycyjny z kiełbaską, będzie kiełbaska biała, będą oczywiście pisanki, które nie mogłoby zabraknąć. Oczywiście wszystkich gości przywitamy jak zawsze w niedzielę wielkanocną z samego rana. W tym roku Fundacja Wolne Miejsce przygotuje posiłki dla około 4000 mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Organizatorzy akcji przyznają, że z każdym rokiem z oferowanej pomocy korzysta coraz więcej osób, co pokazuje, jak bardzo to wsparcie jest konieczne. Ale nie tylko tych osób samotnych, to robią się takie wyjątkowe, takie spotkania świąteczne. Bardzo często już rodziny całe przychodzą, które stwierdzają, że chciałyby te święta spędzić inaczej, a swoją obecnością dać prezent tym osobom samotnym właśnie, że będą miały z kimś usiąść, porozmawiać i zjeść posiłek przy wspólnym stole. Wielkie metropolitalne śniadanie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędzie się 31 marca o godzinie 10. Organizatorzy przypominają, że w nocy z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu, stąd przed wyjściem warto zerknąć na zegarek.